Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring, dodatku Shadow of the Earth Tree. Czyli inaczej mówiąc, cień złotych drzewa. I tak, jesteśmy znowu tutaj w lochu Peurat, czy jakoś tak. Znowu w tym labiryncie ze słojów odzyskałem piękne runy, które ostatnio tu leżały zgodnie z tym, jak obiecałem po poprzednim odcinku. I cyk. Jeśli mam być szczery, od poprzedniego odcinka, tak tego szybko dodam, minęło trochę czasu. Konkretnie jeden dzień. Dlatego, że po ostatnich nagrywkach muszę wam przyznać, że zacząłem tracić głos, więc ze smutkiem, ale zmuszony byłem przerwać nagrywanie, więc tak. Mogę powiedzieć, że trochę czasu minęło, więc mogę już nie pamiętać, co planowałem, co chciałem robić. Inne takie. I tak, jak zapewne możemy już zobaczyć na nagraniu. Fajnie by było, gdybyście to zobaczyli. Ale tak, przed chwilą gra trochę zlagowała, więc dlatego mnie trafili. I nowe przepisy na Swojtysa. 11 już. Tutaj co mamy? Duży garnek zamarzający. Zapowiada się fajnie. Ale tak, zanim będę się tutaj decydował na krawcenie tych słojów, to musimy znaleźć się z tego miejsca, bo no tak jakby roków tu pełno, wszystkiego pełno, a ja nadal nie wiem, co mam zrobić ze sobą w tym miejscu. I tu jest jakaś dalsza trasa, cokolwiek. Nie chcę znowu tu ginąć. Nie chcę też znowu musieć tutaj przychodzić. Wolałbym to już zeksplorować jak najbardziej w pełni. Mieć już ciszę i spokój, tak wewnętrznie, po tym wszystkim. I kolejny przeciwnik, no super. Całe szczęście oni, mimo tego, że potrafią zadać dużo tym swoim pluciem miękkim, nie są coś szczególnie zabójczy, więc nie ma tragedii. Tak. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, poza tym, że szukajmy. Szukajmy, może znajdziemy tu naprawdę jakieś fajne rzeczy jeszcze. A może nie znajdziemy niczego. Poza tym, nie mam pojęcia, jak stąd wyjść, jeśli mam być totalnie szczery. Najmniejszego pojęcia. Żadnego pomysłu. Po prostu wiem, że muszę gdzieś znaleźć wyjście i tyle w temacie. A tak to mogę tu łazić i... nic mi nie sugeruje, którędy iść, jak leść. Podobne. O, znalazłem wyjście. Okej. Sekwencja dosyć przyjemna, muszę przyznać, mimo tego, że można się tam pogubić i... Co my tu dalej mamy? Okej, słoje. To są te małe słoje, co jeszcze okej. Gorzej, że tu jest chyba duży słój. Chyba jest, ale z jakiegoś powodu nie jestem w stanie z nim zawalczyć. Okej, już mogę. Tak. Ze słojami nie będę ukrył, nie do końca lubię walczyć, ale to po prostu osobista preferencja. Nie są jakoś wyjątkowo nad wyrazem bezpieczny czy coś. Po prostu jakoś tak. Może to przez tego Aleksandra. Ale po prostu preferowałbym nie musieć walczyć ze słojami. Oczywiście jak już jest walka i słoje same zaczną, to okej, strzaskam je i tak dalej, ale naprawdę wolałbym tego unikać, jak wspominałem. Niemniej jednak, no jak już są, to jak mówiłem, zawalczyć zawsze mogę. Bo, no, mimo tego, że jakoś szczególnie się runami nie przejmuję, tak, no zawsze miło jest mieć te runy. Warto niż ich nie mieć. Znowu oni, serio. Ukrył, nie chcę mi się trochę z nimi walczyć normalnie, więc marzę z łognia. Tak. Chociaż trochę łogniem sobie ułatwiłem robotę, to teraz można już się bawić moją włócznią. Czy w sumie miecznią bardziej, bo to tak patrząc na oficjalne nazwy, to jest miecznia. To nie miecznia i włóczni, chyba. Nie wiem, czy takie słowo miecznia jest prawidłowe, czy nie. Kiedy się nie zastanawiałem nad tym wszystkim. Okej, jest tutaj dużo tych w słojach, a co za tym idzie, chyba bezpieczniej by było, jakbym po prostu uciekł stąd, bo nie chcę się z nimi znowu walczyć. Chyba ktoś spadł tam na swoją śmierć. Nie będę narzekał. Nawet fajnie. Przynajmniej ja się nie musiałem tym przejmować i... dotarliśmy do końca lochu. Powiedziałbym, że super, że fajnie, ale jest taki jakby
lekki problem. Po pierwsze, nie ma tutaj posągu, więc trzeba przechodzić wszystko od zera. A po drugie... Nie mam butelek leczniczych. A nie, był posąg Mariki, okej, czyli jestem ślepy. Dobrze. Dobrze, że był. Chyba, że trzeba będzie tutaj wszystko od zera przechodzić. Nadal. A, gdyby trzeba było, to może największą tragedią by to nie było dla mnie. A, okej. Zapomniałem, że tego mojego ducha tutaj wezwać nie da rady. Znowu tak. Znowu już byłem nastawiony na przyzywania, zapomniałem, że no nie mam jak. I okej, wniosek. Gość jest bardzo szybki. Niczym tutaj nie zdziałamy za dużo. Niestety. A bardziej niestety, niestety. Chyba muszę wrócić do broni, którą chciałem odłożyć na bok. Oczywiście o niczym innym jak o pazurach. Więc tak, pazury. I pytanie tylko, czym będę chciał je wzmacniać. Podejrzewam, że krwawi mogłoby być lepszym wyborem. Ale jako, że nie mam jak, to... Bierzemy elektrykę, lepszy niż czarny ogień, który może i byłby skuteczny, ale jest problem, że musimy często go odnawiać. I teraz zobaczmy jak. Pomijając to, że on sam też bardzo mnie może obijać. To tak, pazurami się będę ostrożniej grał trochę, bo tutaj przyznam, byłem bardzo nieostrożny. Jestem w stanie z nim wygrać chyba. Ale tak. Nie będzie to najprzyjemniejsza walka. W sensie nie jest zła, ani nic tego typu. Ale najprzyjemniejsza nie będzie, bo widzę, że po prostu będzie bardzo szybki, mobilny i będzie bił duży damaż. A szybki, wytrzymały i duży damaż nigdy nie są dobrymi połączeniami. Ale wcześniej są to jedno z ulubionych połączeń bardziej irytujących bossów w Souls-like'ach. Wow. Dawno nie dałem rady go ani razu trafić. To może być naprawdę wyzwanie spore. A najgorsze jest to, że dopóki tego nie przejdziemy, to nie jestem w stanie wynieść tych runów stąd, więc... chciałbym ewentualnie porzucić. To nie jest też zachęcające. Bo jednak, no 100 tysięcy to 100 tysięcy, coś tam za nie bym mógł zdziałać. Okej, jeśli chcę buffa rzucić, to przy okazji muszę to zrobić przed wejściem. Po wejściu tutaj już nie ma szans. Jest za szybki. W sumie chyba najlepiej byłoby z nim walczyć, gdybym mógł jakoś go... stanować. Wiecie co, może nawet te błyskawice nie są najmądrzejszym pomysłem, jak tak teraz myślę. Może powinienem skupić się na czymś zgoła innym. Dobra. Inaczej mówiąc, na tym. Żeby wziąć na moje pazury kamienie. Dobra. Teraz tak, spróbuję odzyskać runy. Jeśli się jednak nie uda, to porzucam ten loch na rzecz zwiedzania innych miejsc. Okej. Okay. Fajna zdolność. A teraz bijemy. Okej. Okay. Nie, fajne. Podobnie mi się. I tak. Widać, że bije bardzo dużo. I wiem, że jest wytrzymały, ale teraz jak tak myślę, to jest... dobrze zbalansowana walka. Nadal dosyć irytująca dla tych, którzy mają wolniejsze bronie. Przez no nie. Przez wolniejsze mam na myśli nawet nie włócznia. Pomyślę sobie na przykład o kimś, kto walczy takim... ultra wielkim mieczem. No. Pomyśl sobie, jak ktoś taki miałby sobie tu poradzić. Ciekawe, że ten atak w sumie działa słabiej niż... niż tego takie zwykłe cięcia. Tak czy inaczej wygrałem. Jej. Ile dostanę w nagrodę?
O, Josh, szermierz, puszcz, człowiek, czy jakiś nowy upiór, duch, czy cokolwiek. Wow. 80 tysiąców. Całkiem sporo, muszę przyznać. Świetnie nawet bym powiedział. Tak, mając teraz te 180 tysiąców, mogę oficjalnie powiedzieć papa tej jaskini. Fajnie to było. Muszę przyznać, podoba mi się ten loch. Podoba mi się poziom, jaki stanowi po prostu lokacja, jakie wyzwania. Bo nie będę naprawdę ukrywał, no. Czuję, że nie jest łatwo momentami, jak na przykład strzelić z tym bossem, ale nie jest to aż tak ciężko, jak było z Mogiem czy z Niszczem. To jest w miarę okej, teraz tak. Ostatnio tutaj widziałem to i warto byłoby chyba sprawdzić, czy to nie są po prostu jakieś ozdoby, czy naprawdę żyje. Tak, naprawdę żyje. O, wielka katana. Mok ognia duchów. Bije dużo. Moja dzidam prawie nic nie bije, więc może ucieknijmy. Jak już na smoki za bardzo nie polowałem do tej pory, to kiedy indziej się zrobi jakiś odcinek stricte poświęcony polowaniu na smoki. A póki co... zrobiliśmy jakąś katanę, więc... wbijać. Ja nie chcę umierać. Jeśli już tutaj zdobyliśmy te dusze. Przepraszam, dusze. O! Przekaz widać, co mamy wzmocnione jako tako. Jeśli chodzi o te rzeczy, bo widać na złoto po prostu. Nawet fajnie mam te redukcje, muszę przyznać. Też dzięki tym błogosławieństwom, tym wszystkiemu. Podoba mi się. Ale tak czy inaczej. Co chciałem? No jak już to mamy, to warto byłoby podinwestować. Mamy 5 poziomów. Na pewno co? I może podwijmy trochę tej wiary. Nawet nie jestem pewien, jak to wygląda u nas. Mam 22. Czyli jeśli bym zdobył jeszcze 3 punkty wiary, byłbym w stanie używać Golden Vow bez problemu. Więc dobra, podbijmy mistycyzm, podbijmy wiarę. Teraz możemy już krwawień nakładać bez pieczęci i... co dalej? Bo tak zwiedzam to miejsce tutaj, ale nie do końca byłem. A, dobra, co dalej? Ja głupi jestem. Już wielką katanę znaleźliśmy, to trzeba ją zobaczyć sobie. Bo gdzie ona będzie? Wielka katana. To ciekawe, jestem w stanie ją udźwignąć. Skalowanie nie najgorsze. Okej, trzyma się ją na ramieniu. Cięcia takie tutaj... długo się wyprowadzają, ale jak już się to jakby ładowanie przeminie, to strasznie szybko lecą. Okej. Okay. Nic nadzwyczajnego. Ale podoba mi się i tak moveset. Okej. Okay. Trochę tak czuję się jak w Sekiro. Widząc te ataki, bo tam w Sekiro chyba niektórzy wrogowie tak mniej więcej mieli. A jaki tam Ash of War na razie? Oręż w górze. To jest jakiś Ash of War nałożony, nie oryginalny, więc zobaczymy. Okej. Okay. To definitywnie było jakąś umiejętnością w Sekiro, nie pamiętam jaką, ale... definitywnie to były jakieś umiejętności. Fajna rzecz. Czy tego używał, czy nie, to jeszcze inna kwestia. Na razie... nie jestem pewien. Jak siadamy jeszcze, żeby odnowić utracone punkty... many. I teraz tak... w sumie to, co tutaj powinniśmy zrobić? Tak myślę... nie, jak tak patrzam, to w sumie mogę wrócić tu, spróbować swoich sił z tym dziadem. Znowu, albo... w sumie to byłoby, miałoby więcej sensu, mam tutaj coś zaznaczone, więc... może po prostu przejedźmy na drugą stronę mościa i zobaczmy, co tam się kryje. I guess, to może być dobry pomysł, czemu w sumie tak mi się wydaje. Może też być to fatalny pomysł, rzecz jasna, i mogę pewnie tego żałować, tam pojechałem, ale... jakby to powiedzieć, kto nie ryzykuje, ten w końcu nie siedzi, więc... no, musimy. Musimy tam pojechać i zobaczyć, co tam się kryje. No i oczywiście jeszcze tym czymś trzeba będzie się też zająć, ale do tego nam nie chcę podchodzić. Wielki most Elak. Ten most musi mieć coś nieprzyjemnego, skoro poświęcony jest jemu cała osobna sekwencja. Albo po prostu ma sekwencję, żeby brzmiało bardziej epicko i... okej, jesteśmy w obozowisku jakimś. Okej.
Belmiu mi po prostu przebaliście, potem będzie można tutaj spokojnie zwiedzać i 1500 za coś takiego? Panuj się, gro. Ja wiem, że fajnie i tak dalej, ale... No, nie musisz mi aż tyle dawać tych runów. I tak będę cię wychwalał. Za design, za inne rzeczy. Naprawdę. Możesz przystopować trochę z tymi runami. Dla mnie to jest trochę śmieszne, że tutaj taki jeden pojedynczy przeciwnik, byle prostacki, tak po prostu określając trochę, jest wart więcej niż trolle w pogromnie. Jasne, od tego teraz łatwiej trochę zginąć niż od trolla w pogromnie, no ale... To pokazuje po prostu, jak bardzo eskalują z czasem lokacje. I nie jest nic złego, żeby nie było, ale nadal Kamień Kowalskie 3-4, dziękuję. I zrobiliśmy też przy okazji czapkę wojownika Mesmera. A więc, gdzie to jest? O, tutaj. Okej. Okej. Okej, nie ma żadnych specjalnych cech. Nie mogę ubrać, bo za ciężkie. Standardzik po prostu. O, widzę miejsce łaski. Więc zanim będziemy tutaj zwiedzać to miejsce, a... Podobie mnie się nawet. To warto by było właśnie najpierw zdobyć tamto i co? Odłamek ostrów drzewa. Okej, świetnie. Może będę w stanie zrobić kolejny sobie poziom błogosławieństwa. Nie ukrywam, bardzo bym nawet chciał. Bo zawsze kolejny poziom błogosławieństwa to kolejne ułatwienie i tak, wystarczy. Żeby mieć kolejne. Więc tak, mieliśmy tam 30 parę procent. Zobaczymy, ile teraz będzie w sumie. Podskoczyło parę, więc nie ma co narzekać. Każdy procencik jeden pojedynczy nawet będzie bardzo, bardzo dla mnie mile widziany. Bardzo będzie powodem do radości. A teraz tak, my przyjechaliśmy stamtąd. Więc... Pozbądźmy się magmowego piesa. Po czym zobaczymy, z czym jeszcze będziemy mieć do czynienia. A poza oczywiście tymi... wojownikami Mesmera, bo oni tutaj są chyba... takim trochę standardowym oponentem. Tak wyglądają standardowych oponentów, takich ala tych piechurów, których można spotkać gdzie indziej, czy żołnierze. Chyba żołnierze to są też z Lucarii, Godryka i tak dalej. Godryka, sprawdzałem już to nawet przed tym odcinkiem, żeby się nie plątać, czyli tak się plącze i... Perfumiarze. Okej, fajnie. Może zdobędziemy jakieś recepty, bo co jest też takie ważne, jeśli chodzi o perfumy i o perfumiarzy. Słyszałem niedawno, że są, czyli dlatego mówię, że nie wiem, czy to dodatek, czy gdzie indziej, recepty na perfumy, które dają, dajmy to, zwiększone negacje obrażeń, zwiększone zadawanie obrażeń i tak dalej i... Wowjeju. Tak dużo ich w tym miejscu, że aż mi delikatnie klatkować zaczyna. W sensie, na to jest stabilnie, na szczęście. Ale, no, delikatne klatkowanie się zaczynało, więc... Powiedzmy, że trzeba ich szybko wyeliminować, zanim będzie znowu klatkować. A w tym celu chyba najłatwiej będzie czarnego ognia użyć. Bo co by było, nie było... Z pomocą czarnego ognia powinno się to udać. Oczywiście musieli na alarm zadzwonić. Dobra, nawet jak tu zginę, to po prostu otwórzmy to wszystko i... No, nie! Było tak blisko. Dobra, ale i tak muszę tu wrócić, żeby to otworzyć. Czy ten otworzyć, czy zyskać runy. Nie jest ich aż tak dużo, na szczęście. I żeby zobaczyć, co tam było. Ale obstawiam, mówię, obstawiam wam tu, ale będzie jakaś nowa butelka na perfumy, w której będzie można jakieś lepsze perfumy craftić, albo będzie tam księga z zapisami, przepisami perfumy. No, można te, które zwiększają zadawane obrażenia, albo te, które negują zadawane obrażenia, bo obu takich słyszałem ostatnio, jak dyskutowali w letniej grupie. I butelka perfum ognistej iskry. Okej. Czyli nie bałem się, że nie przestrzeliłem, że są tu perfumy, ale to już są wszystkie takie gotowe, że mogę ich sobie po prostu użyć. Okej. A w sumie ciekawe, że dali już butelkę z od razu ugotowanym perfumem. Zwyczajnie to trzeba było samemu sobie gotować, a dawali tylko puste buteleczki. I co? Chyba nie, bo nie narzekam, zawsze będę mógł sobie zobaczyć, jak skuteczne one są. Jak tylko oczywiście będę miał wolną chwilę, żeby je założyć.
Ale no, to trochę na spokojnie za chwilę. A na razie spróbujmy ich wyeliminować, zanim oni znowu mnie wyeliminują. To jest ten czarnoogień prowincji mnie bije. No, albo są bardzo odporne na ogień, albo ta ich barierka, którą mam na sobie, po prostu dopóki nie zostanie zbita, to neguje prawie wszystkie żywiołowe rzeczy. No okej, dobra, to chodź tu, perfumierz. Chodź tutaj. Te golniki zwykłego żołnierza. Ciekawe, że tutaj są zwykli żołnierze. Nie wiem, czy podstawowy grze też był ktoś tak jak zwykły żołnierz. No nie. Dobra, wiecie co? Ja zyskam te runy i zostaw mnie w spokoju. Tak będzie chyba bezpieczniej dla wszystkich, bo ja tutaj nie umiem z nimi walczyć, jak jest ich tak dużo w jednym miejscu. Ale to jestem ja. No i przy okazji od razu też ubierzmy ten perfum, bo czemu by nie? Zawsze sobie zobaczę. Nie ma go. A. To co, to jest jakiś talizman? Nie, to jest talizman perfumajarza, nie, to już mieliśmy, to jest jakiś materiał? Nie. Cie... Nadal to może być materiałem, ale wątpię, że butelka z jakimś perfumem gotowym była materiałem. Jeszcze tutaj sprawdzić, okej. 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 Wow. Wow. Okej. 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 Ja muszę tylko coś sprawdzić, czy jest to broń. Jest to broń jakby dwuostrzowa, że tak nazwę. Wow. Wow. Jeszcze raz. Wow. Tego bym się nie spodziewał. I cóż, może to nie być najlepszy wybór, ale... Czemu by nie? Spróbuję sobie pochodzić z tym, nawet jak to będzie słabe, bo nieulepszone. Ale oczywiście będzie można to zaraz sobie ulepszyć, jak tylko decyduje się wyjść. I no, widać, że bije nie najwięcej. I teraz tak, wezmę to w jedną rękę, bo chcę sprawdzić jedną rzecz. 80. Dobra. Zaryzykuję. Chcę coś tylko szybko sprawdzić. Bo to byłoby fajnie, gdyby o tym pomyśleli. Tak, pomyśleli o tym. Okej, czyli talizman perfumiarza działa faktycznie na perfumy. Dobrze widzieć. Kurczę, to jest taka głupiutka broń. Ale tak mi się podoba. Kurczę, uwielbiam takie koncepty. I nie będę ukrywał, jak widziałem perfumiarz tak oryginalnie kiedyś, to też myślałem tak, że fajnie byłoby coś takiego mieć, nie będę ukrywał teraz. Proszę, zostawili to dla dodatka, ale mamy co. Mamy taką fajną brońkę. Odzyskałem runy? Tak, odzyskałem. Wiecie co? Aż kusi. Aż kusi. Jak tylko wrócić teraz... Okej, tu jest za ziemią... Znaczy mapa ziemi pomiędzy. Aż kusi. Jak inne broń jeszcze nie wiem, czy będę ulepszał, tak... No, perfumy muszę. Nie byłbym sam, gdybym aż tak nietypową broń nie ulepszył. A, i wszelkie muszę szybko tutaj zobaczyć jedną rzecz, czy... Okej. To nie wiem, kiedy on ginie i kiedy można odebrać od niego jego ubranie. Ale ciekawe. Cześć, Kowal. Tak, tak, nie ma znaczenia, pokaż broń, wzmacniamy i... A no tak, nie mam kamieni. Jak mogę o tym zapomnieć? Dobra. To ja ulepszę za wszystkie kamieniarz do czwórek i spotkamy się za chwilę, kiedy będę testował już ulepszone perfumy. No dobra. No dobra, jestem już. I przy okazji tak się prezentuję już po ulepszeniu. Dużo lepsze skalowanie, dużo lepsze damage'a. Jak mówię, chwilę się nim pobawimy, potem może wrócę do jakichś normalniejszych rzeczy. A może przy nich zostaniemy na dłużej. I tak, wszystko za czwórki, bo to jest taki standard, na którym ulepszył wszystko, co chcę sobie sprawdzać, bo czemu nie?
I widzę tu jakiegoś żołnierza Mesmera. No i tego płynącego piesła. No. Okej. Okay. Bije teraz to nawet jakieś w miarę sensowne obrażenia. Pomyśl idealne, ale nie ukrywam, ja spodziewam się, żeby to była idealnie dobra broń. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale nadal bije co coś? Bije. Ma to dla mnie sens? Jak najbardziej ma. Ale musiałem umrzeć, po prostu musiałem. Nie byłbym sam, gdybym tego nie zrobił. Jednoręcznie to nie najszybsze jest, wręcz też nie. Zobaczmy, jak to jest z szarży. Z szarży jest nawet fajnie, dobra. Tak, muszę coś tam się zamieścić na tym pieśle i na tym wojaku, więc odzyskamy runy i spróbujemy ich zaperfumować na zgona. Gin. Gin, powiedziałem, gin. 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 No, miałeś ty zginąć, nie ja. Okej, okay. Wniosek, totalnie nie umiem używać perfum. I mogło to zabrzmieć dosyć dwuznacznie, dwojako. Przepraszam, tak nie dwuznacznie, dwojako. Ale tak. Żeby było bardziej sprecyzowane i niech nie mógł niczego zarzucić, na przykład to, że I'm ścinki, śmierdzę. Ja też tak może jestem to zarzucić, nikt tylko się dowie, że coś takiego tutaj powiedziałem. No spokojnie, wiem jak się używa perfum, ale nie w Elden Ringu. W Elden Ringu perfum jako broń są zbyt skomplikowane dla mnie, żeby ogarnąć ich potęgę i wielkość. Niemniej będę się nim bawił trochę na pewno, nawet jak nie tutaj na odcinkach, to tak sobie prywatnie i... Okej. Okay. Całe szczęście żadnych dodatkowych przeciwników tutaj nie było poza tą dwójką, więc mogę spokojnie się pobawić w posypywanie ich perfumami, bo to jest jakiś proszek chyba eksplodujący. Albo jakiś, nie wiem, ogień wpłynie? Nie mam pojęcia. Chociaż nie wiem, czy najlepszych oponentów sobie wybrałem na zabawę tym. I okej, okay, raczej powinienem skupić się na wojaku niż na psie. Tego co widzę, bo jak ma tu jakieś coś, co zadaje naprawdę olbrzymie obrażenia w postaci tych jakby garków. Pies jak pies. Ale tak, to wojak będzie tutaj ubijał i może lepiej będzie, jeśli pozyskamy runy i pobiegniemy tam w kierunku tego mojego oznaczenia. Bardziej, że będziemy się tu męczyć, umierać cały czas i tak dalej. To ja, chyba dobry pomysł. Okej, okay, to szybko na konia. I w sumie, no, nie dalej, bo musimy pojechać albo do góry, albo tam, jeszcze tam niżej mamy znaczenie, więc chyba tam niżej. Kto wie, może znajdziemy tam kolejne jakieś ciekawe rzeczy? Pewnie tak. Ale kurczę, perfumy. Co naprawdę, spodziewałem się, że mogą być, jak zobaczymy perfumiarzy jako wrogów, ale spodziewałem się bardziej tego, albo właśnie jak mówię, spodziewałem się, że mogą być, spodziewałem się ich w formie butelek, przepisów i tak dalej, a nie w formie... No, pełnoprawnej broni. Nadal, no, no. Wow. Ale w ogóle zaskakujące jest to, jak dużo bym się chciał tutaj nowych rzeczy zrobić. Na potrzeby tylko i wyłącznie tego dodatka. I okej, okay, wstępnie zdecydowaliśmy, że to ma być jedyny na razie do Eldena, więc trochę szkoda. Rozumiem, czemu mogli włożyć dodatkową pracę w to wszystko. O, to oprócz góry, żeby smera. Będziemy musieli to zobaczyć sobie. Więc rozumiem, że też mogli chcieć się tutaj postarać wyjątkowo. Ale kurczę, tyle unikalnych typów broni. Naprawdę, coraz bardziej mi zachwycają tym wszystkim. Nie, żeby nie zachwycali mi nawet bez takich elemencików. I... o, nie, 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 nie. Pies plus żołnierz to do ominięcia. W sumie dalej. Jakieś nowe wrogi, chyba? Nie wiem, czy powinien się do tego zbliżać, więc tutaj jak się tłuką między sobą, to pozwólmy się tłuc. Nie przeszkadzajmy i... Tak, niech się tłuką. A my jedźmy przed siebie i... A, to jest na jakimś wzgórzu to, co zaznaczyłem. Ale okej, okay, my tylko, że tam jest na wzgórzu, to tutaj coś i tak znaleźliśmy. Jakaś kopalnia? Chyba?
ujęcie lawy w ruinach Kuzi. Nazwa epicka. Nawet bardzo epicka. Więc mnie nie musicie przekonywać bardziej, ja z chęcią tu pójdę. Trzy kropki. Na łaskę, jeśli ujrzę jeszcze jedną skałę, znajdę to, nie mam żadnych wątpliwości. Ołtarz Kuźni nie może być daleko. Ej, jakiś ołtarz Kuźni. Czym on jest, ale... Widoki niczym w żelaznej warowni. Albo w tym, nie pamiętam jak się nazywało, ale... w obszarze z dodatka. Korony Starego Żelaznego Króla. A, super, niewłaściwy na ogień. To się pobawiłem perfumem. Okej, okay, nie bije najgorzej. O, ale za co, że ciekawe, łatwo się to ubija zwykłymi obrażeniami. Kamień Kowalski 2. Ciekawe. Nie, naprawdę, jak patrzę na te dropy i na tych wrogów i wszystko, coraz bardziej uważam, że ten delcyk był zamogiem tylko dlatego, że fabularnie im pasowało. Bo ten delcyk naprawdę jest łatwiejszy niż mog. Powiedziałbym, że poziom trudności jest porównywalny do stolicy. Aby nawet trochę łatwiejszy momentami niż stolicy. I co tu mamy? Jeszcze więcej kamieni kowalskich. Na jakie by się nie trafiły, i tak będę wdzięczny, bo zawsze nie będę się okupować. Co tutaj dalej? Nic. Ale nadal piękne to miejsce, bo to się im zachwycą co na krok. Jakaś taka zapomniana kuźnia przepełniona lawą. Żarem. Kamyk. Kurka. Gazowy kamień i jedynka. Ja naprawdę, to te łupy, które tu zgarniamy i to wszystko, no to wszystko mi naprawdę sugeruje, że tutaj dobrze zrobiłem idąc. To jest, że jestem odpowiednio rozwinięty, to jest odpowiedni etap, wszystko jest okej. Nie wiem, czemu naprawdę to było za mogiem. I tak ponure kamienie i tu mamy jakiegoś przeciwnika. Okej, bije trochę. Jest odporny na fizyczne. Przy czym nie wiem, czy na fizyczne, czy stricte na ten typ, który tu robiłem, więc buława. Time for testing. Ten typ, który tam robiłem. Warto wiedzieć. Teraz zobaczymy, jak też z ogniem, dajmy na to. Mamy bardzo dużo znowu kamieni. Pomijając to, że no ogólnie widać jest bardzo wytrzymały i że bije coś więcej niż tylko fizyczne obrażenie. A nie, on od boku. Okej, dobra, on jest po prostu odporny od boku, trzeba go w plec bić. Czy w zada w sumie, to będzie ma kamyczek. To mogę wrócić chyba do włóczni. Do włóczni. Tak, zgodnie z... Nie ta broń. Mogłem zginąć przez to. Tak, zgodnie z opisem i z tym wszystkim, tutaj jest po pierwsze z nazwy miecznia, a z kategorii halabarda, więc tak. Okej. To jest jakiś wytrzymały dziad, po prostu. I skoro nie jest taki wytrzymały, pozwólcie, że na razie mu odpuszczę? Może? No to... Albo dobra, spróbujmy jeszcze paru innych trików, czy zadziałają. Bo może okaże się, że... Nie wiem, czarny ogień jakimś razem będzie skuteczny. Albo błyskawica. Mogą się spodziewać, że to nie będzie za dobre. Teraz zobaczmy, jak błyskawica. Chyba wzrost jakiś jest, ale nadal to nijak się ma do jego życia. Nie, dobra, czyli wniosek, trzeba go bić w poślady. Innej opcji nie ma. Okej. Okay. No jako, że to nie będzie najbardziej emocjonująca walka, to spotkamy się, jak już go ubi. Okej, wytrącony jest z równowagi. I... Albo trzeba było go po wytrąceniu w zada, albo go się nie da po wytrąceniu, jakby, ruszyć i... Może jednak nie będę go bił. Skończyły mi się butelki, więc... No, nie chciałbym zginąć. Cia. Wiecie co, nie. Nie jest źle, ale... Zawytrzymałem jest ten dziad, żeby się z nim męczyć. Może nie mam odpowiedniego typu broni, może po prostu nie umiem, ale... Jeszcze tu kiedyś na pewno wrócimy, żeby go ubić. Póki co szarżuję z powrotem.
do niego. Nawet nie będę musiał wycinać tego, co jest takie na tyle krótkie, żeby można szybko iść. To jest w ogóle... Uderzaj w najsłabsze punkty. Okej, czy tutaj była taka... sugestia? Odnośnie tego wszystkiego. Ciekawe, że on pominąłem. Wcześniej... O, co dostałem? Kamienie, pospolite. Ale dobra, przy okazji zauważyłem, że tu jest jakiś kolejny pokoik, więc... A nie, już zauważył. Ale tak, no, chciałem po prostu zobaczyć, jakie tu piękne kamyki będą. Kamień Kowalski 5. Okej, to jest naprawdę cud. Piękny. Piękny cud. I z chęcią przygarnę więcej, w szczególności, że ich nie mam, bo wydałem na szpony, które co prawda były bardzo super potężne i cenne, bo dzięki nim pozbyliśmy się moga, raz na zawsze, na tym postaciu. Ale one nie będą moją bronią jakąś bardziej używaną, one będą tylko na jakieś kryzysowe sytuacje, co najwyżej. Tak myślę. Chociaż, kto wie, może jeszcze się przekonam do nich z powrotem i znowu będę chciał z nimi więcej łazić. Co zawsze prawdopodobieństwo. I dobra, tu jest ten dziad, który nas ostatnio ubił. No niestety, nahałasowałem. Choć pewnie już wie o moim zejściu tutaj. Nie. Nie wie, albo go to nie obchodzi. Dla mnie to i tak dobrze, bo mogę spokojnie sobie wziąć rzeczy, które tutaj leżą. No i bić te glutki. Nigdy nie sądziłem, że bicie glutków będzie takie przyjemne, bo znaczy te gluty są strasznie odporne na obrażenia, które nas zadaje. Ale nie te tutaj jest, nie wiem, czy to jest lawa, czy jakiś metal, czy co. Tutaj nie, to naprawdę nie. A, kolejny. Prowokować go? Czy nie? No oczywiście, że tak. Kamień Kowalski 4-3 i ponura szóstka. Nie, no, skarbów znajdujemy tyle, co wow. Cała masa. Cała masa skarbów. I dobra, tam było jakieś przejście niżej. Ale zanim to chcę zobaczyć, co jest tutaj. Bo to się wydaje bardziej takim poboczniejszym miejscem. Za tym idzie... No może po prostu się tu nie przyszedł, to bym o tym zapomniał. A ja lubię zwiedzać. Więc te... Co mamy? Kamień siódemka. Inaczej tego nie umiem określić niż uuu. O, kolejny blob. Tak. Siódemki to już naprawdę takie wspaniałe i cenne rzeczy, że... Będę to trzymał jeszcze pewnie przez długie godziny, zanim zdecyduję się po raz pierwszy użyć. Jeszcze piątki będę używał. Szóstkę, no mógłby mnie ktoś przekonać. Tak, siódemka nie mu przebacz. Za wcześnie jeszcze na to. Ale okej. Tam przy okazji widziałem drabinę też, która mogła gdzieś tu prowadzić, więc zobaczmy teraz, czy tam ma też przejścia z powrotem do tamtego miejsca. I okej. Odpowiedź brzmi nie. Jest tu zejście niżej. Do lawy. Tam... W takim też wypadku bym nie chciał. Ale zobaczmy, co tu mamy. Sztylet z inkrypcją kowalską. Tak. Okej. Okej, jakiś nożyk nowy. No właśnie, w sumie jestem głupi, że nie pokazywam opisów nowych broni. Teraz sobie uświadomiłem. Wiecie, niektórych pokazałem, bo na przykład perfumów zobaczyłem opis. Też, ale innych nie zobaczyliśmy, więc... pozwólcie, że szybko tylko znajdę... tą olbrzymą katanę, żeby wam pokazać opis. Okej. I jeszcze teraz zobaczmy tego nożyka. Nie mogę go nosić, czemu? Diligencja, serio? Ale ostrze z inskrypcją kowalską, ostrze do rzucania, pchnięcie. Rzut przebijający. Z inskrypcją kowalską. Mniejsza waga wzmacnia efekty sztuki kowalskiej, co pozwala używać tego oręża we wszystkich atakach jako do broń do rzucania. Po rzuceniu śledzenia natychmiast pojawia się ponownie w ręce właściciela. O. Raczej tego określić nie umiem już. Ho. Weźmy, muszę to zobaczyć. Nie to. O, tutaj. Perfumiarz na razie. Do widzenia. Wezmę se znowu to i zobaczymy, jak to działa. Tak, mam taki nożyk. No, niewykonany najlepszy. Wykonany wcześniej nie jest najlepszy. Okej.
nożyk, którym faktycznie się rzuca. I nawet jest opcja... Wow. O, przepis na Switch 13. Przerwało mi to moje wow, ale tak, duży wulkaniczny garnek. Wow, jeszcze raz wow. Chwilowo nie mogę tego nosić, ale wiecie co? Przekonało mnie to, żeby sobie podinwestować w inteligencję trochę. Chcę się pobawić z tym nożykiem. Może być bardzo cenny dodatek do arsenału, więc wow. I szczerze, to chyba powoduje, że teraz każda moja postać będzie miała 11 inteligencji i 11 wiary. Bo zawsze będę chciał tego nożyka mieć chyba dostępnego. No tak przynajmniej mnie się wydaje się teraz, bo taki nożyk darmowy do rzucania, no, niezły elemencik, moim zdaniem. Teraz tak, czy tu byliśmy? Tak, byliśmy. I co to wychnięcie wajchy robi? O! Okej, czyli tutaj trzeba było i tak pójść. Tak jak ja polazłem. Co to? To wypompuje lawę, czy... Czy to pozwoli mi skoczyć tam sobie na to, żeby iść gdzieś dalej? Chyba po prostu pozwoli mi tam dalej sobie gdzieś pójść, skoczyć jakoś i tak dalej. Czyli okej, tutaj w sumie nie ma po co schodzić, jak widzę. Myślę, że stąd będzie jakieś bezpieczniejsze przejście na tą rurę, ale nie. Nie wiem, czy on spadł fartownie na tą platformę, czy po tej lawie można chodzić, tylko żeby zadawała bardzo dużo szybkich obrażeń. Nie interesuje mnie to i tak do końca. Wolę bezpiecznie iść po rurce. I no. Im dalej idziemy w tą lokację, tym naprawdę bardziej przypominają mi się te obszary właśnie żelaznej warowni, czy fortecy. Chyba warownia to była. Oraz mniej też w równym stopniu tam właśnie z DLC-ka. Czy to chyba była wieża oparów, czy coś tak? A, to jest jakieś mieszadło w ogóle. Ciekawe. I no, żeby było jasne, jakkolwiek żelazna warownia była jeszcze okej, lokacją, tak wieża oparów wspominam najlepiej. I o! My tu zaczynaliśmy. Tak, teraz sobie zdałem sprawę. I właśnie wieża oparów nie wspominam idealnie, bo... Jakby wieża oparów skrywała w sobie kilka takich bardziej irytujących rzeczy, nie będę ukrywał. Jak chociażby... No, teraz bym przeszedł do końca. Powiedzmy... Niebieską wersję jednego oponenta, którego spotkaliśmy wcześniej. Co tu mamy? Jakiś ołtarz? Puchnął to z ogniem i... Młot kowadła oraz... Kamień kowalski starożytnego smoka! Mogę zmaksować jedną broń teraz, jeśli by zdobył wszystkie pozostałe kowale, wszystkie kamienie. Słownie plus 25 mogę zrobić. Co my tu mamy? Siła 39. Wow. Inteligencji też wymaga. Okej, 39. Jeden ze skarbów zrujnowanych kuźni. Ogromny młot, którego bijakiem jest zgrzant czerwoności kowadło. Podobno kowadło stworzone na wzór ołtarza i tak. I dano... Dobra, dawno temu rzeczywiście było używane podczas słów i obrzędów. Rzecz w ziemię rozgrzaną do czystości kowadłem, aby przy jego wyciągnięciu przywołać las w uczniów, z tych miast znikają. Wow. Wow. Zobaczmy moveseta sobie. Szczerze, jak na olbrzymią broń, to dosyć szybkie. Podoba mi się. Może jakby to kiedyś resetował sobie postać, to się zobaczy, weźmie i tak dalej. Ale dobra. Przeszliśmy tę lokację. Była krótka, ale bardzo przyjemna. I cóż, są to już 44 minuty, więc w tym momencie mogę powiedzieć, że na tym będziemy kończyć. Ale zanim będzie tak totalny, prawdziwy, końcowy koniec, to jeszcze pójdźmy tu i zobaczmy, co byśmy mogli zrobić. Ile mam poziomów? Jeden. Dobra, wiecie co? Ja sobie jeszcze podleweluję tak tutaj na wrogach czy na czymkolwiek, żeby zdobyć ten jeden poziom i móc używać nożyka. Tak. I tak, to było na tyle, jak już mówiłem. Jak mówiłem, to też ten poziom zrobię i oczywiście ulepszę nożyk ten do rzucania na 12. A na tym moment to już naprawdę wszystko, więc trzymajcie się i
Hej, hej.